Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd butów. Zaczynamy od sandałków z firmy Lasocki. Cena prawie 170 zł. W ten sposób się one prezentują. Jak zauważyłam, większość tych sandałków ma całkiem wysoką tę podeszwę. Tutaj coś w kolorze białym. Zaraz sprawdzimy cenę 150 zł. Ja oczywiście zawsze te wszystkie ceny zaokrąglam do pełnych złotówek. Tutaj też taka dość wyższa ta podeszwa. Tutaj mamy jakieś torebki, plecaki i stwierdziłam, że zobaczę, w jakiej cenie. Możecie zauważyć dość rzucający się w oczy kolor. 130 zł za tego typu mniejszą torebkę. Tutaj mamy plecak, również w kolorze czerwonym. I zaraz tutaj zobaczymy, ile za niego trzeba zapłacić. 180 zł. Plecak tak jakby się składał z dwóch komór, tak jak tutaj widzicie, dwa zamki. Średni rozmiar, no ale uważam, że całkiem interesujący jest ten plecak. Tutaj mamy kolejne sandałki. Coś jaśniejszego. Też wyższa podeszwa, chociaż będą jeszcze wyższe. Też uważam, że całkiem fajnie one wyglądają. Jeszcze tylko oczywiście cena 160 zł. Tutaj coś w kolorze czerwonym, już takie bardziej jakby lżejsze. No i tu całkiem niziutki ten obcas, niziutka podeszwa. No jeszcze tylko cenę znajdziemy. No i tutaj mamy 120 zł za tego typu buty. Następne duże, bardziej takie klapki, również wyższa podeszwa. No i znajdziemy cenę, no prawie stówka za tego typu buty. Ale powiem Wam, że najgorzej one nie wyglądały. Idziemy troszeczkę dalej. Kolejne sandałki. Te za 150 zł. Też uważam, że całkiem ciekawie wyglądają. Kolor taki szary. I tutaj jeszcze ta mniejsza torebka, to też ją od razu sprawdzę, ile ona kosztuje. I tę torebkę możemy kupić za, no, za stówkę. Za stówkę bez jednego grosza. Tutaj też sandałki, już trochę ciemniejsze. Też zaraz sprawdzę ich cenę. Jak widzicie, jest trochę dość trudno. No i 160 zł za tego typu buty. I idziemy dalej. Tutaj kolejne buty. Większość pokazywałam. Kto nie widział, to zapraszam do wcześniejszych przeglądów. I tutaj w oko wpadły mi tego typu jakby espadrille. I zaraz sprawdzimy cenę. Tylko jeszcze te białe Wam pokażę z bliska. Tutaj ile jest? Prawie 190 zł. Mam wrażenie, że teraz jest o wiele więcej tych butów i tak jakby lepsze gatunkowo, lepiej wykonane. A tutaj kolejne, tuż klapeczki. I te klapeczki za 130 zł kupimy. Tu taki brąz i tam drugie w kolorze czarnym. Jeszcze dokończę właśnie to, co mówiłam a propos butów. Wcześniej mam wrażenie, że były buty na samym początku z zeszłego sezonu, bo jakieś miały tam niedoróbki i coś w tym stylu, a tutaj już przy tym przeglądzie muszę powiedzieć, że wszystkie w miarę fajnie były wykonane. Tak więc mam wrażenie, że to są akurat z tego sezonu. Zobaczymy, ile te klapki kosztują. I tutaj mamy 120 zł za tego typu klapki. Oczywiście cały czas firma Lasocki. I tutaj mamy kolejne buty firmy Lasocki. Te od razu mi wpadły jakoś tak w oko, dość nietypowe, muszę przyznać. Takie błyszczące. To już takie sandałki na obcasie. Też taki beżyk. Tutaj zaraz jeszcze pokażę cenę. I za te buty zapłacimy 230 zł. Tutaj już bardziej taki nudziakowy. Również na obcasie. Tutaj więcej butów na obcasie. No oczywiście w kolorze czarnym. I zaraz jeszcze tylko cena.
no to już 200 zł za te buty zapłacimy. No tutaj powyżej jeszcze mamy opcję w kolorze granatowym. I za nie zapłacimy też te 230 zł. I tutaj już trochę większy obcas. Też takie nudziakowe, beżowe te buty. I za nie zapłacimy no też 200 zł. Jeszcze tutaj kolejne wyżej. Czarne. Taki ozdobny pasek na tej podeszwie. Za tym obcasie. I cena też 230 zł, również w kolorze beżowym. I przejdziemy sobie dalej w takim razie. Bo tutaj te akurat w większości już pokazywałam. Tak więc nie będę drugi raz wracać do butów, które już widzieliśmy. Bardziej właśnie skupiałam się na nowościach. A tutaj jeszcze taki rzut oka na torebki. Jakby kogoś interesowało, co jest aktualnie dostępne. Chociaż mam wrażenie, że niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o torebki. Przynajmniej tych firm Gino Rossi i Badury. Tutaj mamy torebkę firmy Lasocki. Coś w stylu takiego plecionego koszyka, plecionej torebki z taką wstążką. Za 200 zł możemy kupić tę torebkę. Dość długie ma uszy w kolorze białym. Tutaj wewnątrz również mamy pasek. Jeszcze była ta komora na zamek. Tutaj akurat słabo widzicie, ale jest jedna komora na zamek. Torebka całkiem duża. Mieści format A4. No i tak jak widzieliście, za nią trzeba zapłacić 200 zł. I uważam, że na żywo prezentuje się naprawdę całkiem ok. Kolejne buty to już klapki. Jesteśmy teraz przy firmie Gino Rossi. I za te zapłacimy 230 zł. Tutaj taki kolor jakby brązowy, kamelowy. Tutaj już mamy coś ciemniejszego w kolorze czarnym. Klapeczki takie bardziej delikatne, paseczki, niższa ta podeszwa. I zaraz tutaj sprawdzimy cenę, też 230 zł. I tutaj mamy firmę Hunter i też Wam co nieco pokażę. Ostatnio pokazywałam kolorze, a tu jest troszeczkę więcej produktów, jak na przykład tego typu plecak. On jest wykonany z takiej jakby gumy, czegoś takiego wodoodpornego, całkiem duży, kolor taki szary. Wcześniej akurat tego typu plecaków nie widziałam, zwijana jest ta góra. Akurat w tym kolorze był tylko jeden ten plecak. Zaraz tutaj Wam pokażę, ile za niego musimy zapłacić. Tylko niech wyjmę tę cenówkę. I tutaj mamy 250 zł bez jednego grosza. Odstawię ten plecak i pokażę Wam kolejny plecak, bo tych już jest znacznie więcej. Węższy, można go tak nosić jak torebkę. No i z tyłu oczywiście mam szelki. I tutaj jeszcze tylko Wam pokażę cenę tego plecaka, 270 zł. I one są oczywiście w kolorze czarnym również. Przejdziemy sobie teraz z tej drugiej strony. Tak jak powiedziałam, kolosze już ostatnio pokazywałam. Kto nie widział, to zapraszam do wcześniejszych przeglądów. I z tej strony mamy takie klapki. Klapki, już informacja, że od 100 zł. Jak widzicie, dość dużo kolorów, takich bardziej jaskrawych, żywych. No i Wam tutaj sprawdzę cenę. Faktycznie prawie stówkę musimy zapłacić za tego typu klapki. No i Wam pokażę, jak one wyglądają. W sumie takie zwykłe, że tak powiem, szału nie robią. I też, jak widzicie, dużo kolorów. No i tutaj jeszcze torebka. Też jasne odcienie. Jeszcze pokażę cenę tej torebki. 230 zł, również z takiej gumy, z takiego plastiku, wykonana, wodoodporna. I z tyłu ma tutaj jeszcze taką kieszeń na suwak. I przejdziemy sobie już dalej do kolejnych butów. Tutaj takie klapki firmy Dizzy. Kolor beżowy. I cena tych klapek 130 zł. Tutaj czarne.
również, jak możecie zauważyć, wysoka podeszwa, ta sama cena. Tutaj niektóre ostatnio pokazywałam, ale na przykład nie widziałam tego typu ćwiekami. Też rzucają się w oczy. I za nie zapłacimy 140 zł, tak więc troszeczkę droższe. Tutaj taki beżyk, również wysoka podeszwa. I jak widzicie, już po cenie też 130 zł. Powyżej kolejne, takie ala zamszek z ćwiekami. To już takie bardziej sandałki za 140 zł. I tutaj też w kolorze czarnym. Tutaj mamy sandałki, szpilki, ale na tym się nie skupiałam w tym przeglądzie. Tak więc wrócimy sobie i pójdziemy do innej alejki. I tutaj kolejne buty. Tym razem Clara Barson. Też uważam, że dość ciekawe. Takich jeszcze nigdzie nie widziałam. Cena 90 zł. Również w kolorze granatowym występują. Tutaj tego typu chyba już pokazywałam ostatnio, ale kto nie widział, to przypominam. I za nie zapłacimy 80 zł. Też ciekawe, również tej samej firmy Clara Barson. Te mi się w sumie nawet spodobały, muszę przyznać. Tak jak mówię, dość inny kształt niż te wszystkie buty. Cena 90 zł. Również w kolorze czarnym one występują. I teraz firma Rike, nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Tej firmy bardzo mało butów widziałam. Tutaj mamy 200, prawie 90 zł za tego typu sandałki na obcasie. Buty tej firmy, muszę przyznać, że są dość specyficzne, pewnie nie każdym będą się podobały, ale na przykład tego typu sandałki mnie w pewien sposób urzekły. Bardzo, bardzo ładne uważam i przede wszystkim te wszystkie wkładki, wyściółki są bardzo mięciutkie. Tak więc kto nie miał przyjemności noszenia tych butów, tutaj też cena 290 zł, no to ewidentnie powinien je przynajmniej przymierzyć, żeby się przekonać. Tutaj wersja w kolorze czarnym i za tego typu też zapłacimy 290 zł. Tutaj takie balerinki w kolorze białym. Też balerinki były tylko i wyłącznie jedne. I zaraz, ile one tutaj kosztują? 250 zł. Tutaj powyżej kolejne sandałki. Tak jak możecie zauważyć, różne połączenie kolorystyczne, tutaj dodane coś metalowego, też 290 zł za nie zapłacimy, tak więc dość wysokie są ceny tych butów, ale tak jak powiedziałam, one są bardzo przyjemne w noszeniu. Tutaj mamy kolejne sandałki i też w oko wpadły mi te pierwsze z lewej strony, też uważam, że bardzo ciekawe połączenie. Na pewno osoba, która nosi buty tej firmy, od razu inni na nie zwracają uwagę. I cena też 290 zł za tego typu sandałki. Tutaj mam troszeczkę bardziej zabudowane. Tutaj kolejne sandałki. No i te też uważam, że dość interesujące połączenie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam u innych firm. I cena też, o, to już prawie 300 zł. To już prawie 300 zł. Czyli dość wysoka cena. Tutaj kolejne sandałki. I jeszcze w sumie na sam koniec pokażę Wam sneakersy, bo też uważam, że warto wiedzieć, ile się zapłaci za tego typu buty. Już bardziej zabudowane, niekoniecznie na wiosnę, czy na wiosnę, tak, ale nie na lato. I zaraz tutaj Wam pokażę cenę, bo z tego co kojarzę, jak pamiętam, była dość wysoka. No i tutaj mamy 350 zł. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Dziękuję i zapraszam na kolejne. Pa, pa!